SMS męża do żony. Kochanie, zostaję z chłopakami na jeszcze jedno piwko. Jeżeli za 20 minut nie wrócę, przeczytaj tego SMS-a ponownie. Snajper wszedł na dach, rozłożył broń, zamontował celownik i nieruchomo czeka na cel. Nagle dzwoni żona. Kochanie, jak chciałeś iść z kolegami na piwo, to możesz. Okej. Okay. I jeszcze jak chciałeś na ten mecz iść, to też możesz. Okej. Okay. I te konsole, co chciałeś sobie kupić, to też sobie ją kup. Ok. Bo mamusia przyjechała do nas. Widzę. Żona męczy męża. Hej, kochany, chciałabym mieć złote zęby. Zguć się, no proszę. Ale mam dwa warunki: tylko dwa zęby, po jednym do każdej szczęki. A drugi warunek jaki? Zaspawane. Rozmawia dwóch kolegów w pracy. Słyszałeś, że Janusz dostał zawału podczas seksu? Ojejku, a mówią, że aktywność seksualna wzmacnia serce. No tak, ale nie wtedy, gdy do sypialni wchodzi twoja żona. Ja wraca ze szkoły i idzie do taty. Tatusiu, dzisiaj była kartkówka i ja nie popełniłem żadnego błędu ortograficznego. No bardzo ładnie, Jasiu, A Jaki był temat? Ułamki. Sytuacja na RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką. Działkowiec pyta sąsiada: Hej, co za święto wczoraj mieliście, że tak wszyscy tańczyliście wieczorem? Żadne święto. Dziadek ul przewrócił. W pracy. Szef mówi do Janusza: W tym tygodniu to już czwarte spóźnienie. Jaki z tego należy wyciągnąć wniosek? Że dziś czwartek? Sytuacja w przedszkolu. Pani poleciła dzieciom narysować jakieś zwierzątko i zaśpiewać o nim piosenkę. No to mamy kotka i piosenkę o kotku na płotku, misia i piosenkę stary niedźwiedź mocno śpi, myszkę, która ucieka do dziury, a jaś maluje sobie jeża. Pani pyta, a masz piosenkę do jeża? Mam. No to zaśpiewaj. Lulajże jeżuniu to jest dobre. Przychodzi facet do lekarza. E, dzień dobry, panie doktorze, e, dupa mnie boli. Uuu, a konkretnie? E, no tam, na wejściu, odpowiada nieco zawstydzony, pokazując palcem środek tyłka. Lekarz na to, dopóki będzie pan to nazywał wejściem, boleć nie przestanie. <ścoughs> Ankieterka w parku zadaje pytanie staruszkowi. Ankieterka, no to taka laska co chodzi, zadaje pytania i za to ma kasę. Dzień dobry. Co pan lubi bardziej seks czy gwiazdkę? Staruszek odpowiada: Oczywiście, że seks, ale gwiazdka jest częściej. Co jest najważniejsze w lesie? Papier toaletowy zwłaszcza w lesie iglastym. Matka do córki, która pojechała na studia do innego miasta. Córeczko, jak tam jest? Podobno tam u ciebie studenci piją, palą, biorą narkotyki, uprawiają przypadkowy seks. I wstępują do sekt religijnych. Mamo, no co ty? Do jakich sekt? Przychodzi facet do spowiedzi, a ksiądz się pyta: Pijesz? Pije, ale proszę księdza, najpierw chcę się wyspowiadać. Rozmawia sobie dwóch kumpli. Jak tam twoja nowa sekretarka? No, jako profesjonalistka to dupa. Ale jako dupa to profesjonalistka! Jasiu, nadszedł czas, by porozmawiać, skąd się wziąłeś. Koledzy w szkole mi wszystko powiedzieli. Co oni tam wiedzą? Tu masz zaświadczenie o adopcji, a tu adres rodziców. Żona do męża. Przestań ziewać, kiedy do ciebie mówię. Nie ziewam, otwieram usta, by coś powiedzieć. Po kilku latach pracy w Londynie, syn przyjeżdża do rodzinnego domu na Podhalu. Uściski, serdeczności, pyszny obiad, po czym siada w fotelu i odpoczywa. Ojciec gazda zwraca się do niego. Jak se już trza Trzagnuj wyrzucić. Łot what? What krowy i ło konia. Pacjent do lekarza. Czy po wyleczeniu złamanego nadgarstka będę grał na skrzypcach? Tak, już po tygodniu. Świetnie, wcześniej nie potrafiłem. Mąż do żony. Obraziłaś się? Nie. Bardzo? Tak. W gabinecie stomatologa. Panie doktorze, czy to prawda, że pan potrafi bezboleśnie wyrywać zęby? Niestety nie zawsze. Wczoraj na przykład podczas wyrywania zwichnąłem sobie rękę. A skąd się biorą dzieci? Z żalu. Jak to z żalu? Żal wyciągać. Mężczyzna wsiada do windy, w której jedzie blondynka i pyta: Na drugie, Beata. Nauczycielka, nie radząc sobie z Jasiem, kazała mu przyjść do szkoły z ojcem. Proszę pana, jeśli Jasiu dalej będzie się tak uczył, to pójdzie do szkoły specjalnej. O proszę pani, niech on najpierw też szkołę skończy, a później będziemy myśleli o dalszej nauce. Moja ulubiona wódka nazywa się Teza. Dlaczego Teza? Bo najlepiej się ją obala. Dlaczego Beton stracił pracę? Bo go wylali. Małgosia była grzeczna, dlatego dostała od mamy dwa złote. Zapomniała jednak podziękować. Nie masz nic do powiedzenia? Podpuszczają mama. Dziewczyna milczy. A co ja zawsze mówię tacie, kiedy daje mi pieniądze? Tylko tyle? Mama mówi do synka: Co będziesz robił zanim wrócę? Będę się bawił kolejką albo z nianią. A od czego to zależy? Od tego, co wybierze tata. Barack Obama i Bill Clinton zdecydowali się zaszczepić przeciwko COVID, aby przekonać Amerykanów o bezpieczeństwie amerykańskiej szczepionki. Władimir Putin nakazał zaszczepić miliony Rosjan, aby przekonać się o bezpieczeństwie rosyjskiej szczepionki. No. Pewna kobieta kupiła sobie psa i nazwała go Łajdak. Kiedy wychodziła z nim na spacer do parku i go wołała, to zawsze kilku facetów się obejrzało. Rozmawiają dwie koleżanki w pracy. No i co powiedział twój mąż, jak dowiedział się, że rozbiłaś samochód? A mam opuścić brzydkie słowa? No tak, no to nic nie powiedział. Mąż i żona, kochanie, spójrz, to spadająca gwiazda, pomyśl życzenie. Życzę sobie, żebyś przestał chlać, a nie to samolot. W szpitalu. Jak się czuje ten pacjent spod trójki? Lepiej już zaczął mówić, i co powiedział? Że czuje się gorzej. Rozmowa na czacie erotycznym. Ile masz wzrostu? 175. Włosy? Blond. Połykasz? Jasne. W dupcie można? Można. 69? Skończę za miesiąc. Na podhalu do sklepu wpada złodziej. Dawaj kasę. Jako? Jedz mienno cygrycanu! Babcia poszła do lekarza, dziadek w międzyczasie przez pomyłkę założył jej sztuczną szczękę. Zdziwiony maca ją językiem, Ciastko orzechowe, ogórek małosolny, kisiel, śledziki na ostro, czuje truskawki, ćwikłe, ptasie mleczko. To wszystko w jeden dzień? Że też ona się nie pożygała po tym. Oj, oj, um, o, a oj, jednak się pożygała. Uczeń pyta swojego mistrza. Mistrzu, czym się różni kobieta od perły? Mistrz na to. Perłę nawleka się z dwóch stron, a kobietę tylko z jednej. Ale, mistrzu, ja słyszałem o takich kobietach, które nawleka się z obydwu stron. Mistrz na to: To nie kobiety, to perły? Żona do męża: Jutro Walentynki, jak chcesz, bym cię uszczęśliwiła w sypialni? Nie budź mnie. Wchodzi policjant do księgarni i pyta: Dzień dobry, czy jest pan Tadeusz? Ekspedientka woła na zaplecze: Kierowniku, to do pana. Jesteś pewien, że to kwas? Możesz sprawdzić. Jak? Włóż palec, którego ci nie szkoda. Premier jedzie ze swoim kierowcą przez miasto, patrzy na szyld i mówi: Garnitur 40, spodnie 30, sukienka 45. A ludzie marudzą, że jest drogo. Kierowca: Panie prezesie, to była pralnia. Jasiu mówi do swojego taty: Tato, chyba powinienem pójść do okulisty. A po co? Pyta tata: Bo już dawno nie widziałem swojego kieszonkowego. Żona do męża. Ile razy ci mówiłam, żebyś do choler nie był taki drobiazgowy? 17. Jak dowiedziałeś się o tym, że żona cię zdradza? Wróciłem do domu i opowiedziałem jej dowcip, a ten idiota w szafie zaczął się śmiać. Przychodzi Jasio do księdza po mszy i mówi: Kazanie księdza było zajebiste. Jasiu, nie wolno tak mówić, to brzydkie słowo odpowiada ksiądz. Kazanie księdza było serio zajebiste powtarza chłopiec. Jaś już ci mówiłem, żebyś tak nie mówił. To jest grzech, karci go ksiądz. Kazanie księdza było tak zajebiste, że dałem datek na rzecz parafii w wysokości 200 zł. Chwali się Jaś. Ksiądz na to pierdolisz. Spotyka się dwóch kolegów. Co ci się stało w twarz? Jesteś cały spuchnięty. Frytki zjadłem. Jesteś uczulony na frytki? Nie, to były frytki mojej żony. Rozmawia dwóch informatyków. Opracowano dyski o nieskończonej pojemności. Wow, a kiedy będzie można je kupić? I jak się skończą formatować? Nad ranem wraca do domu narąbany facet i przez kilka minut siłuje się z zamkiem w drzwiach. W końcu otwiera mu wściekła żona i od progu pyta Gdzie byłeś? Przecież ci, kochanie, mówiłem, że idę na szachy. To dlaczego jesteś pijany? Dlaczego śmierdzisz wódą? A czym mam śmierdzieć? Szachami? <grym> Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka.